Skoro weszliśmy do kuchni, to ja się pytam, czy Michał Piruk gotuje? Gotuje. Zdarza mi się gotować, nie robię tego codziennie. Ja bym chciała tu troszkę pomyszkować, bo... Myszkujemy. No tak, dobra. Zobaczyć, że rzeczywiście gotujesz, bo są garnki, patelnie i tak dalej. Nowe. I nie są nowe. Nie są, są używane. Słuchaj, ale mnie zachwyciło to, że ty masz taki porządek. No, tu jest trochę bałagan, bo normalnie one leżą... Tak powinno być poukładane, że to są płaskie. Tak powinno być, o, to powinno być tu. Okej, a co tutaj mogę tu pogrzebać? Tam jest zmywarka. Tu jest zmywarka, dobrze. Tak, zmywarka. Tu pojemniczki, ładnie wszystko poukładane. Mały mikserek, suwmiarka. Ojej, singlowski miksereczek, jakiś śliczny, cudny mikserek na jedną osobę. Ja to używam tylko do przypraw. Aha. Takich twardszych przypraw. Ty jesteś pedantem. No. O, tu widać, na wynos coś było. Wyjęły pudełka. Pudełka, dobrze. No dobrze, nie, porządek masz wyjątkowy. Idę w talerze. Tu są talerze? Tam są mikrofalówka, której czasami korzystam. Okej. Moje kochane talerze. Tutaj minimalna ilość lekarstw. Ale czekaj, to są wszystkie twoje talerze? Tak, no tutaj masz talerze. A tu masz jeszcze. Tu i tam u góry, to są talerze. A to są moje kochane talerze. To jest sekcja spełniania marzeń dziecięcych. Ojej, jaka bajka. I a to jest to jajeczek. I takie śniadanko, Michasia. Jak nie wiem, słodko. Wiesz, niekoniecznie w tym jadam, ale pamiętam, że jak byłem dzieckiem, nie mieliśmy takich cudownych przedmiotów. Jak to się pojawiło w sklepie, stwierdziłem, że nieważne ile mam lat, muszę to posiadać. Małpki kocham, więc tu jest... niestety były tylko 4 w całej Polsce. 2 kupiłem w Warszawie, 1 moi znajomi wyszarpali w sklepie w Poznaniu, a czwarty kupiłem w Gdańsku. Nie ma więcej. No przepięknie. Ale musiałem je posiadać.